Hej, hej! Hospital 666, czyli szpital 666. Na ostatnim live'ie robiliśmy sobie Exit 8, gdzie utknęliśmy w takiej pętli i tutaj, z tego co wiem, ten szpital też jest taką pętlą, gdzie my będziemy musieli sprawdzać każde z pomieszczeń, czy coś się zmienia, czy jest jakaś anomalia. Będziemy starać się wydostać z tego szpitala, tylko właśnie nie wiem, czy... Bo w Exit 8 było 8 łącznie pokoi do pokonania, tutaj nie wiem ile ich jest. Mam nadzieję, że nie 666. Proszę. Czyli to, co jest tutaj, tak powinno być, tak powinno wyglądać każdy z pięter. Siema, ziomeczku. Mam nadzieję, że nie będziesz mnie straszył. Proszę, mysiu, pysiu. Czy muszę też liczyć krzesełka? Dobra, są trzy. Trzy krzesełka. Tutaj kawka. Cappuccino. Nie, naprawdę mam nawet zapamiętać takie rzeczy. Tu tych krzesełek więcej, bo pięć. Dobra, czyli tu się zaczynają po pięć krzesełek. Boże, ile tu itemów jest. Nie. Dobra, jak coś, to będziecie mi podpowiadać. No jestem na pierwszym. No i to tak nie było. To tak nie było. Jeśli są anomalie, to muszę kliknąć w tym, z którego przyszedłem. A jeśli jest git, to w tym drugim. Tak? Tak, chyba. Dobra. Czekaj, czekaj. Bo raz jestem z tej strony, a raz z tej drugiej strony? Chyba tak. Chyba jo. Kurde, będę się gubił w takim razie, jeśli raz jestem z tej, raz z tej drugiej. Dobra, ale tak, krzesełka mamy. Czy tu było jeszcze jakieś... Tu mam wrażenie, że jakaś duża przerwa jest. Nie, no dobra, 3, 3, 3, 3. Tu piątki, tu piątki. Tu mamy cyk, tu wszystko jest okej. Tak? Chyba tak. Dobra, to lecimy na kolejne piętro. Jak coś, to też patrzcie. Czy ktoś może mi powiedzieć, ile jest tutaj piętr? Tego tu nie powinno być. To jest anomalia. Mogę kucać? Nie mogę kucać. Dobra, raczej nie powinno mnie tu długo być. Ja po prostu się ewakuuję. Więc wracamy do tej samej windy i lecimy znowu na górę. Dobra, co się tutaj dzieje? 3, 3. Tu kafe cappuccino. Obraz, obraz. Siema, myś, pyś. Tu chyba wszystko ok. No nie, nawet takie rzeczy mam sprawdzać. We care about your health. Dobrze. 3, 3, obrazki. Tych obrazków totalnie nie pamiętam. Tu mamy wodę. Tu mamy budynki. Tu mamy wodę. Były dwie wody? No dobra, lecimy na górę. Mam nadzieję, że nie skipściłem. Picy, 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 picy. Proszę, daj mnie dalej. Daj mnie wyżej. Co tam było nie tak? Kurde, nie wiem, co tam było nie tak. Wtedy, co? Nie pozwoliło nam iść dalej. Dobra, cyk. I lecimy. Teraz będzie czwarte piętro. I na czwartym piętrze tutaj skipsiłem, nie? Więc powiedziałem, że było ok. Co za tym idzie? Nie jest ok. Więc mogę kliknąć od razu tak. I trafimy teraz na piąte piętro. Tak? Tak. I tu nas jeszcze nie było. Dobra, czy coś widzicie tutaj? A właśnie, tu też godzina 6:30. Tak, bo i dłużej ma, tak, dobra. Czy widzicie coś tutaj podejrzanego? Za dużo zapamiętywania. Proszę, pozwól mi pójść dalej. Proszę. Tak? Ty kurwo! Nie wierzę, nie wierzę. O co chodzi w tej gierce? Masz generalnie... Mamy, jesteśmy na pierwszym piętrze i widzisz, to wygląda w ten sposób. Mamy tutaj trzy foteliki, krzesełka, jakieś obrazy, ziomeczka siedzącego i tak dalej. No generalnie jest tutaj sporo itemków, sporo rzeczy, apteczka jakaś. I teraz wsiadam sobie do tej windy, klikam sobie, żeby polecieć dalej.
i kolejne piętro musi wyglądać dokładnie tak samo. I jeśli jest jakiś element w tym piętrze, który nie wygląda tak samo, to powinienem wrócić się do tej windy, z której przyszedłem, kliknąć cyk i pojadę dalej. Jeśli jest wszystko ok, to wsiadam do kolejnej windy i jadę dalej. No. Więc muszę po prostu szukać rzeczy, które się różnią, ale moja pamięć pod tym względem jest kijowa. I tu jest wszystko ok. Tu jest wszystko ok. Trzeba szukać anomalii, dokładnie. Dobra. Tu jest wszystko. Było wszystko ok. Subcio. Dobra. Więc lecimy sobie z kolejnym. Naprawdę mam nadzieję, że nawet taki pierdółki, że takich pierdółek nie muszę zapamiętywać, że nie wiem, w którymś piętrze nie będzie tutaj Café con Panna, tylko tam z czymś tam innym. No to kurde, będzie przypał. Albo że tutaj zamiast 28 będzie 2 razy 27. No tak, tego nie zapamiętam. Leki, leki. Tu cyk, obrazek. No dobra. Ja bym tu powiedział, że wszystko git. O, trzecie piętro. Dobra, spróbujmy teraz dobić jakiś rekordzik. Jak daleko uda się pocisnąć. Wiecie co? Jest teraz przypał, bo nie wiem skąd przyszedłem. Czy tam, czy tu. Nie wiem skąd przyszedłem. Kurwa, skąd przyszedłem? Nie wiem gdzie wejść, naprawdę. Czy tu, że jest ok, czy tu, że nie jest ok? Nie, dobra, wejdźmy tutaj. Niech będzie, co ma być. Czwórkę mi pokaż. Pokaż mi czwórkę. Dajmy na to, że wszystko jest ok i to tu, tak, proszę. Aaaa! Sebastian Murus, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i drzwi tam otwarte są. To jest anomalia. Tu wszystkie były zamknięte. Idziemy dalej. Piąte piętro, widzowie. I tutaj kolejna anomalia. Szóste piętro. Chyba rekordzik. Siema. W ogóle powinien też na tego ziomeczka zwracać uwagę. I dobra. No tu. Na razie wszystko ok. Tu 5-5. 5-5 i 5-5. Kwiatek. A zegar? Zegar pokazuje odpowiednią godzinę. Tak, dobra. No ja tutaj bym powiedział, że wszystko gituwa. Czy ten ludzik wcześniej biegał, tak? Tak? Nie? On tak robił? On tak robił, widzowie? Nie przypominam sobie. To nie biegało tak! Jestem pewien, że nie. Nie robił. Chyba nie. Dobra. Anomalia. Proszę jeszcze raz. Znaczy, proszę wyżej teraz chcę. 8. 8 to była anomalia. On tak nie biegał. 8. Dobrze. Co na tym piętrze nas spotka? On w ogóle był zieloniutki! Dobra. Dobra, tu bym powiedział, że wszystko ok. Z ziomeczkiem też. Dobra, no tu chyba wszystko ok. Nie biega, no właśnie. Szósta. Dobra, tu bym powiedział, że wszystko ok, widzowie. Więc możemy lecieć sobie na dziewiąte piętro. No i właśnie, Exit miało tylko 8 pomieszczeń, więc tu już byśmy grę przeszli, a tu... KURWA! Dlaczego? No co... Ej, patrzcie, to tak było wcześniej? To... takie uniesione... Nie... Nie było... I dlaczego dalej 0? I co? Dalej 0. Jak 0 na 0? Było uniesione, było cały czas uniesione.
No dobra, to tutaj uznajmy, że to zerowe piętro, mogę po prostu pójść dalej, że jest z nim wszystko okej. Jeden. Super. Super, widzowie. Chociaż do tego 10. piętra, żeby przypału nie było. W ogóle ile to już czasu? Pół godziny. Nie no, exit 8 to... O ty kurde! To jest anomalia! Tego nie było. Dwa. Tri, tego nie było na górze. Dobra. Co teraz? Ludzik jest. Exit, a to było? To chyba było, dobra. Tu piątka, kwiatek, piątka. Trójka, tu cyk. Ziomek, zadowolony. Powiedzmy, trzy, cyk. No dobra, tutaj chyba wszystko okej. Czwórkę mi dawaj. Cztery. Udało się. Pizzy. Co było nie tak? Co było w tym pokoju anomalią? Które krzesełko? Nie wiem, kawka była inna. Co było anomalią? Ziomku, mamy przerąbane. Nigdy się stąd nie wydostanę. Słyszysz? Masz to w dupie, po prostu siedzisz. No, powinno teraz znowu zero. Ciemność widzę. Nie, dobra, ja tam nie wchodzę, widzowie. Ja po prostu wypierdalam wyżej. Nie wchodzę tam. Teraz może mi zrób znowu zero. Nie no, dwójkę mi pokaż. Jestem wyżej. Dobrze. Dobra. Ej, mordeczki. A nie, mordeczka siedzi. Dobra. Zielony ludzik, tu cyk, kwiatek. To, ej, ile to ma w ogóle? Pięć tych, jakieś leki. Kurde, nie zapamiętam liczby tych leków. Apteczka, cyk, rzeka, czy tam woda, ziomek, buty. Ja mu nawet buty zacząłem sprawdzać. Dobra, no wszystko jest tak jak było. Dobra. Co my tutaj dalej mamy? O, to i anomalia. To tego tak nie było. Coś się stanie, jak wyjdę teraz? Nie mogłem teraz. Dobra. Pizzy. Czym tak wyglądał? Nie wiem czemu. Wydajesz mi się teraz podejrzany. On teraz się rusza. Mam wrażenie, że wcześniej tak się nie ruszał. Czy oddycha po prostu? Mordo, oddychałeś wcześniej? Ej. Ps. Wcześniej taki trochę bez ruchu byłeś, a teraz? Tak się kiwasz. Ale oddycha, to raczej normalne. Dobra, dajmy na to, że oddychał wcześniej. Wyżej! Na piąte piętro! Stary to człowiek, on musi oddychać. Mam wrażenie, że wcześniej nie oddychał. Gdzie jestem? 5! Dobrze, oddychał. Okej. Okay. Exit, tutaj cyk. To już było. To też było. Mam wrażenie, że moje kroki inaczej brzmią, ale raczej to nie jest anomalia. Dobra. Lecimy dalej. Z anomaliami. A! Dlaczego teraz? Tego nie było. Ej, i co jakbym szybko po prostu czmichnął? I to by była anomalia, a tutaj czekałem. Okej. Okay. Jest wszystko w porządeczku. Ziomek oddycha? Oddycha, widzowie. Nie no, wszystko jest okej. Okay. Ja tu nie widzę nic. Nie widzę żadnej anomalii. Nie. Ja widzę, że wszystko jest okej. Okay. Ja lecę po prostu dalej. Daj mi 7. O, na 6 jestem. Wysoko, widzowie. Pierdol się! Naprawdę pierdol się! No nie, no nie wierzę. Nie wierzę. Exit poszedł tak ładnie. Tak super. Siema. Oddychasz?
Oddychaj. Oddychaj. Nie, mam wrażenie, że czasami trafiam na takie mega drobnostki, które sprowadzają mnie z powrotem na zerowe piętro. Takie serio drobnostki, bo ja nie widzę. A już dużo rzeczy zapamiętałem, co stuknąłem. O! Takie możecie mi dawać anomalie. To już widzę, że jest coś nie tak. I znowu słyszę swoje kroki inaczej, ale to raczej nie jest anomalia. Po prostu ja mam coś ze słuchem. A tu był kosz na śmieci. Był. Tu wszystko jest ok. Tu wszystko jest gitowa. Więc wyżej! Jest wyżej, widzowie. Co teraz? Ty się tak nie uśmiechałeś! Słyszycie go? Śmiech to zdrowie, ale cicho bądź. Creepy jesteś. Chociaż jakbym tyle siedział, bo on tu siedzi już 40 minut i czeka na lekarza, czy... Nie wiem. Biedny ziomek utknął. Zostaje mu śmiać się. Co, płakać ma? No powinien chyba tak bardziej pozwracać uwagę, ale... Ja naprawdę tu... Caution wet floor. Ale ja tu naprawdę teraz na przykład nic nie widzę. Widzę tutaj w porządeczku rzeczy. No. Tu moim zdaniem jest wszystko gituba. Więc lecimy. Dwie gaśnice za każdym razem są. No. No, widzicie? Dwie gaśnice, widzisz? Dwie gaśnice muszą być. Nie no, tu jest wszystko... Kurwa, znowu to zrobiłem! Znowu nie wiem gdzie iść! Skąd przyszedłem? Stąd czy stamtąd? Skąd przyszedłem? Tam gdzie zegar, stąd zacząłem? Jesteś pewien? Czyli stąd zacząłem? Czyli tu by była anomalia, a ja mówię, że jest wszystko okej i wchodzimy tam. Dobra, tam gdzie dwie gaśnice. Kurwa, i tu są dwie gaśnice, a nie. No nie! Ktoś napisał, że tam gdzie dwie gaśnice, a druga osoba, że tam gdzie zegar. I mam dwie różne odpowiedzi. I co ja mam zrobić? Dobra, czyli stąd zacząłem, czyli tam mam iść. Tak? Tak. Stąd chyba wychodziłeś. No to o to chodzi. Czyli wchodzę tutaj i patrzcie, ja robię cyk i jesteśmy na 6. piętrze, widzowie. Ziomek, utknęliśmy tu na zawsze. W tamtym piętrze myślałem, że wszystko jest okej, więc poszedłem dalej. O, patrzcie, tam są 3 zegary. Wypierdalam z tego piętra 3 zegary. No dawajcie mi takie anomalie dla debili, które są bardzo widoczne, proszę. 3, 5, 3, 5, mamy leki. Mamy ziomka. No i zegar. No ja nie wiem, na co jeszcze zwracać uwagę tak naprawdę. Mamy jeszcze te krateczki. Tu jakieś te szyby wentylacyjne, no... Ja tak ogólnie patrzę bardzo. Ja pamiętam, ja serio pamiętam. Kurwa, chuj nie pamiętam. Zobaczymy, co z tego będzie, widzowie. Było. Fabis, 1 złoty. Co to było? Dobra, czyli teraz tak. Od początku. 5, 5. Tu dozownik wody. Szyby wentylacyjne.
Ja tak powolutku, nie ma co sprintować, po prostu powolutku się przejdę, sprawdzę rzeczy, które pamiętam, bo pamiętam, powiedzmy, dobra, no tutaj, jest okej. Tu jest okej. No. Więc możemy lecieć wyżej. Czwarte piętro. No właśnie. Ile tu? 75%. Nie, no tu jest wszystko gituwa. To jest w ten sposób poprzekręcane. Dozownik, exit, ludzik. No. Możemy lecieć dalej, widzowie. Piąte piętro. Może uda się dojść do dziesiątki dzisiaj. Chociaż... Dobra, sprawdzamy najpierw wokół, co się tu dzieje. Drzwi, drzwi. Cyk, cyk. Full skupienie. Okej. Dobra. Dobra. Speedrun. Szóste piętro. Odpalamy Robloxa.